Hej, hobby tej dziewcy 6, Bizancjum, krwawa jatka, mała mapka i ostatnio takimi nocnymi porami nagrywam, przez co muszę trochę ciszej gadać, ale mam nadzieję, że nikomu to wrażeń z gry nie psuje, a partia jest fajna, mnie się podoba, jest oczywiście dziwna, głupia, bo to miała być gra religijna na religię, a sam własnej religii nie założyłem, aczkolwiek mamy fantastyczną okazję, żeby przetestować pewne rozwiązania, które w grze być może są, bo ja kiedyś galami grałem, próbowałem wtedy z zdobyczną religią wygrać grę, nie udało mi się to. Natomiast pojawiają się w komentarzach takie sugestie, że da się to zrobić. Nie wiem, czy może graliście na jakichś modach i nie macie świadomości, że to dzięki jakiemuś modowi tak się wydarzyło, ale przetestujemy takie rzeczy. Bo jest ten mod od religii, którego jednak w tej grze nie włączę. Włączę w przyszłych jakichś ewentualnie seriach, gdzie tam też religia się pojawi. Natomiast, to co ważne, są na przykład takie sugestie, że jeśli się całkowicie jakąś religię wyeliminuje, to może nawet tutaj być dostępny kolejny wielki prorok. Przetestujemy coś takiego. O, będzie mój Newton za chwileczkę. Mógłbym kupić, ale to sobie darujemy. Ja tu generalnie po tym dam te kaplice Wielkiego Mistrza i będę mógł kupować jednostki lądowe za wiarę. Dobra, jeszcze będziemy kombinować w tej weftę. Ale coś takiego wstępnie robimy. Także tak, plan. Tu się będę chciał bronić. Myślałem nad tym, by atakować tę Portugalię, bo ona coraz słabsza się robi. Ale tutaj fajnie się będzie bronić w tym przesmyku. A tereny biedne, także nie ma gdzie grzać. Chociaż tutaj Kry jest niedaleko, on ma religię. Ale religię też ma oczywiście. Czasem tak się robi, jakby się blokuje ten. A ja już nie trzymałem oczywiście przycisku. W każdym razie tu gdzieś jest, bo stąd przychodzą jego jednostki wojskowe, a wcześniej przychodziły też religijne. Tu gdzieś jest Mongoł, który ma potężną religię. Ja będę chciał ubić najpierw tego tutaj Kolumbijczyka, bo już jest słabiutki, te miasta tutaj. Znaleźć tego Mongoła, jego podbić całkowicie i to właśnie na trupie Mongoła zdobyć swoją religię. Bo to będzie najlepsze, najlepsiejsze. Po Kryi, a Kryi jest tam na zachodzie. Ale on ma 7 tutaj. W 7 miastach tylko, a patrzcie, Mongoł 42, także jak ja bym przejął prawosławie, no to już miałbym dużo roboty za sobą. No bo miałbym 42 miasta przekabacone. To jest niemałe, tylko że oczywiście całego Mongoła trzeba pokonać, a to nie jest taki hop-siup. On jest ciągle silniejszy ode mnie, no jest. No ale jakbyśmy się wzmocnili Kolumbią, to już chyba dałbym radę. Taką mam nadzieję i takie mam wrażenie. To jak sobie kiedyś przejmę, mam nadzieję, że przejmę. No to też rodzi się pytanie, czy ja to utrzymam, bo oni w tym momencie mają ciemny wiek. O Wietnamczykach mówię. Jeszcze Chiny. To jest Wietnam, no tak. No i mają ciemny wiek. No i ciekawe, co będzie potem. No nie wiem, jak tego nie utrzymam lojalnościowo, to się nie będę przejmował. Jak wpadnie, to wpadnie. Jak potem przepadnie, to przepadnie. Trudno się mówi, ale taki jest plan, że idziemy na wschód. Idziemy po prawosławie. Co oczywiście też fajnie może działać w kontekście tych moich cech. Bo jednostki lekkiej i ciężkiej kawalerii zadają pełne uszkodzenia miastom wyznającym tę samą religię co Bizancjum. No właśnie. Jakbym tutaj tymi rycerzykami, tagmami walił w te miasta, tu jest prawosławie, to waliłbym z pełną siłą. To lepiej atakować miasta prawosławne, czyli wschodnie, a nie zachodnie. I tak też się zrobimy, szanowni państwo. Taki jest plan. Dobra, grzejmy sobie dalej. Z tymi to już chyba sobie poradzimy. Ładnie tutaj te drogi pobudowali. No proszę mnie tu nie zabijać, gnojki jedne. Bo Wolf wygrał mi tę wojnę chyba.
Bo gościu normalnie rozpierduchę zrobił. Nie ma saletry na świecie. Głosujesz niczym hrabia. W feudalizmie głosuje wyłącznie hrabia. Czy ja tego potrzebuję? Ja będę kupował. To bym zostawił na razie. To też bym zostawił na razie. Te kawalerie będę robił. Albo hipodromy robić, kurczę. Ale nie, hipodromy też limity. Ludności. Limitu ludności wymagają. O, to trochę niezbyt. To mi się może przydać jeszcze. No nie mam co tu wziąć. Na razie. No, chociaż to mnie też korci. No, będę robił budowniczego. Nie, teraz nie będę robił budowniczego. Dobra. O Jezu, znowu tu przyszedł. Co za gość uparty. Z tego węby. Wolin, nowe zadanie. Przemysłową. O, za chwilę będzie. Ucieszy się Wolin. Bo Fezby też będę chciał bić, oczywiście. Więc nie ma sensu tutaj dawać. Wolino może nie będę bił? A co oni w ogóle dają? Zapewniają punkty wielkiego generała. No. Takie sobie. Zobaczymy. Jakieś inne miasto, państwo naukowe chciałbym znaleźć najbardziej na świecie. Proszę strzelać. Aj, to nie te. W 5 grałem. Ej, ty gościu. Trochę niefajnie. Upamiętnienie trzeba było wziąć. To coś może będzie ciekawego? Już się nie uda. Monumentalność. Nie i prusz. Właśnie, ile ja będę miał? To już prędzej chyba te właśnie. Dzielnice. Oj, teraz może być problem, ale dobrze, że złotej ery nie miałem, autentycznie, bo byłby jeszcze większy problem. A zwykłą może uciułam. No tak, nie mam zbyt wielu szlaków, to lepiej to w tym momencie wziąć to. Jakbym więcej szlaków miał, to tak, a mam jeden. jeden. Powtórzę, jeden. Sprzedajcie mi saletrę, kurcze pieczone. Co to za jakaś dziwna mapa? O, jedna turka, będziemy ich tu walili. Dobra, ty walisz za 35-34. No ty mocniej, to nie. To w pierwszej kolejności. Kurczę, ten jaki mocny. Będzie mi tu plądrował gnojek. Aj, cholera. No powiem wam, że nie fajnie. Tego na pewno trzeba dobić. Tu, czy on może... O Jezu, on mnie może zabić nawet. Znaczy ja mu pozwolę raz się strzelić. Dobra, raz mu pozwolę się strzelić. Prawie by mi go zabili, co nie jest dobre. Tu... Nie, ja się tu będę pozwalał atakować. Oj, ty nie uciekaj. O, ja was, kurczę, mamy. Pozwolę mu uciec? Nie podoba mi się to. Ewentualnie, o, wiem co zrobię. Tylko że tu już nie strzelę, no tak. O, jednostką, no dobra. Lądowym i morskim. Albo nie, w garnizoniśmy. Tego przez rzekę to na pewno nie będę atakował, bo to antykonik. Nie, leczymy się spokojnie. Tutaj, jak mówiłem, tu się trzeba bronić, a nie tam cudować. Konik będzie i fajno będzie. Tu za chwilę będzie dzielnia wojskowa, też fajnie będzie. No i co, jakbym miał cholera saletrę, to bym szedł tutaj. Rozwijał te nowoczesne technologie. Ej, a ten Newton to nie miał... No dobra, bo to mógłbym go też kupić, cholera, i nie ryzykować, że ktoś... No, ale nie kupili. Ile to by musieli wydać? Majątek jakiś.
Przeogromny. Nie, dobra, czekam cierpliwie. Jestem chytry, bo ja będę za wiarę chciał kupować jednostki wojskowe. No, już nie. Jeszcze? O kurde, to się uda? Nie, to nie wierzę. Nie uda się. Wątpię. Dobra, gdzie idziemy? Albo po ropę, czyli tędy, albo tutaj, po laboratoria. Ale tak dobrze to wygląda, jeśli chodzi o naukę, że sobie daruję i pójdę po ropę. Tym bardziej, że nie ma saletry. Czyli tędy. Gdzie jest jedynka? Tutaj. Trzy. Dwa uniwersytety muszę zbudować. Nie zdążę. Ja bym to chciał przyspieszyć. Ja jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ewentualnie będę przestawiał. 11, 8, 5. Mogę gdzieś coś zbudować nowego? Chyba niezbyt. Petra. Niech tutaj zbuduję tę Petrę. Bolivar. To by było najlepsze, najlepsze. W ogóle jednostek to by mi się więcej przydało. W ogóle te nowe by mi się przydały. Ale ja chcę je kupić. No, mówię o tych arkebuzerach, pikinierach. Oj, tu jeszcze też już mamy nowe rzeczy. A tu gdzie idziemy? Po oświecenie grzejemy. Bo tu mamy... O właśnie, tylko że 15 ludków potrzebujemy, a nie wszędzie mamy. Merkantylizm. Też jest ważny, bo jest to co? No, lepszone zasoby saletry dano, to zwykle fajne. Tartaków na polach z lasem deszczowym, to lubię. Tu mamy korpusy już, tak. Czyli tutaj też musimy szybko iść. No, da się to nawet zrobić. Jak widzimy. No i trzeba by te dzielnie biznesowe też, ale zrobiłem wcześniej. Zamiast biznesowych mam te religijne, będę kupował. Ale szlaków nie mam, a szlaki sprawiają, że się szybciej rozbijamy. Więc to by też było dobre, jakbyśmy mieli te targowe, biznesowe. Oni mi w końcu zabiją tego Beowulfa, ale ja go kiedyś wskrzeszę. Ten Mongoł jakiś uparty, skubany. Jeśli widzisz zamek, jeszcze te kawalerie, ale to tej to chyba nie będę robił. Tamta lepsza. Aby poznać niezwykłe marzenie. Zobaczmy. 447, ten to ledwo co, 208, to moja psia psiułka, ten jest silny ciągle, gnojek jeden, chodź, oj ty, a bo tu są wzgórza, uparciuch mnie denerwuje, no i wlazł mi tu, jedno pole miałem, no już bym go strzelał z tej wojskowej, a jest tutaj, przybył, pan Newton, no i to lubimy. To lubimy. Jego tutaj damy. Tylko, że... to... Ojejka, może nie. Bo on by dał mi... On by mi dał, wiecie, i bibliotekę, i uniwersytet. Ale to by trzeba czekać długo. A jak go wypalę teraz, to już mi będą uniwersytety zapewniały plus 2 do nauki. Aczkolwiek... Mam tylko jeden tutaj, ten uniwerek. A tu się będzie ile robił jeszcze? Miałbym też tę eurekę już. No, plus 2. 4 już bym miał. A za 10 kolejne. No chyba się opłaca, nie? Dać wcześniej. Nie cudować. Pytanie tam czy tu? Chociaż to jest biedne miasto, a tu bym co? A chociaż nie, tu jest jeszcze gorsze, to jest tylko 5 ludków. No i tak nie ma co tu robić. Petra? Budowniczy, kusznik? Albo jeszcze jedną tagmę będę robił. No to mi się podoba w sobie ten plan. Tak my będę robił, a inne rzeczy będę kupował. Tylko, że to muszę tu iść.
A tu jest troszeczkę ryzykownie. Bo grasują takie dziady. No zabić mi go nie mogą, ale... Ale mnie tu mogą wykurzyć. Ale dobra, tak czy siak tak zrobimy. O, proszę tartak mi zrobić. Bardzo dziękuję. A następnie... A następnie... No, musimy to zajumać. Tego pana tu. Następnie tego pana tu. I tu. To musimy być za rzeką, nie będę ryzykował. Tego bym dopadł. A trochę go poganiam. Tu nie tak łatwo będzie mnie stąd też zaatakować, bo jest to wzgórze. O kurde, ten jaki, patrzcie, odważny. I głupi. No, bardzo głupi. Zaraz, zaraz, to nie jest wzgórze? Nie. Okej, okay, to żegnamy. No i ty świrze, ty. Ja tu się mogę ufortyfikować. To mi się podoba. Taką armią się tu będę bronił. Fajnie? Chyba fajnie, tylko już mi widać, brakuje tych obszarów mieszkalnych. Tu by się przydało mieć tego gubernatora. No. Jeszcze się tym zajmiemy w swoim czasie. O kurde! Jak ten rycerz mnie tutaj za rzeki zaatakuje, to mogą mnie zabić? Mogliby. Jezu, 48. No spodziewałem się troszkę tego. Te Mongo mnie wojownikami atakuje. Mały. Mały. Tylko czekajcie, czekajcie. Na neutralnych polach on te cuda robi. Tak. Na puste pole. Neutralne musi być. Tu nie, tu miały być te... No już nie ma trochę tych pól. On też może usuwać. Ale wolałbym, kurczę. Bo tu... Albo tu natrzepać i Rapanui będzie miało. Ej, to nie jest takie złe. Gdzie mogę szybko małego palnąć? Tu się nie da. O, to już jest święte miasta. Tutaj wolałbym inne rzeczy robić. Trzy tury, to nie jest długo. A tu? No Jezu, siedzą mi tu gnoje jedne, no. To musiałbym tu. No dobra, zrobię tak, ale... po kaplicy. O kurczę, myślałem, że na strzała padnie. No, potrzebuję więcej tej armii, Meskitu. Nie dam rady. Zaraz, żeby on mi tu jeszcze... O nie! On mnie tu załatwi. Odwal się, kurczę. On mnie tu załatwi. Jezu, jakie to wytrzymałe. To go trochę boli. Nie no, tu są te wzgórza, tym załatwią mnie. Tego możemy wysłać tu teraz. Ojejku, zapomniałem o nim. Ale i tak nie ma co robić na całe szczęście. No to można by obrobić. Tu też farmer, tylko że tutaj nie korzystam z tych pól, tak czy siak. Nie, to czekamy, czekamy cierpliwie. Dobra, spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Tylko że ten to mi tutaj naprawdę może zrobić z dupy jesień średniowiecza, za przeproszeniem. Nie no, trzeba się cofnąć. Nie ma co tam ćwiczyć.
No i dobra. Mamy to możemy zrobić. Tak, i tutaj będzie nam tu wielki generał jako tako działał. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To jest nawet fajne. Za 9. Dobra, niech go walą. On nawet może zginąć. Diamenty chcą ode mnie kupować. No, dobra, muszę znowu poczekać, bo za grosze chcą kupować. Saletry nikt nie sprzedaje. Żelazo, to się goń. A idziemy zrobić kopalnię taką zwykłą, standardową. Znowu gościa uwalimy. Nie. Czekaj, no dobra, już myślałem, że mnie tu oszukują. Dobra, pozwolę im się strzelać. Co ten Portugalczyk wyprawia, to się w pale nie mieści. No ale dobrze, niech mu będzie. Ile tu się rzeczy podziało? Masakra jakaś. Tu jest Mongol. Ej, to jest bardzo źle. To nie po drodze zupełnie. Ja liczyłem na to, że on będzie tu. Za Bolivarem. On z drugiej Maryśki zupełnie. Absolutnie nie po drodze. Jakie wertepy. To którędy on tu do mnie przychodzi? Chyba, że to są miasta takie już, wiecie. Nie zajrzymy. Ale późno założone, bo nie kojarzę po nazwach. Chociaż wielkie jakieś skumane. Gdzie ma stolicę? Dobra. Nie, to już jest ten. Kurde, to jest za daleko. Znaczy, to nie zmienia naszego planu. Tylko, że ten plan się tak szybko nie zrealizuje, niestety, jak się spodziewałem. A ja swoją walką szerzę te głupie prawosławie. Ale to też jestem na środku mapy. To może... Dobra, może zblokuję go przynajmniej na sobie, no. Miejmy nadzieję. No i za daleko ten Mongol. W ogóle się nie przyglądałem temu, cholera. Byłem pewien, że on będzie tu. No, atakujesz mnie, jak widzę. I ciebie bolało bardziej. Co to mnie zaatakowało? Twoje jednostki pirultegmy. A, wojownik mnie zaatakował. No super. Gratuluję. Łatwo bym go dopadł. A, awansik. Trzeba to zrobić tak. Następnie dobić gościa tak. W tej kolejności, żeby nie wchodzić na to pole, bo nie chcę na nie wchodzić. Następnie tego. Też nie chcę wchodzić na to pole, żeby mnie tutaj przypadkiem ktoś nie strzelił, bo się może okazać, że tu jest miasto albo wojskowa dzielnia i tak dalej. Wiem, że był awans, ale chciałem zabić jednostkę. I w taki sposób. Teraz. Posiadaj dwie bombardy. No fajnie by było. Jest Eureka zgodnie z planem. Pan budowniczy. Pyk. To zostawiamy. Okidoki. A, w kółko mi to przerywa do jasnej, ciasnej anieli, ale teraz mam nadzieję, że się uda. Jezu, Kasikowie już. A ja nie mogę żadnego pokoju podpisać, traktatu pokojowego, bo potem nie wypowiem wojny, pamiętamy. Nie mogę wypowiadać wojen w tej szalonej grze. O kurczę, jeszcze przeżyję. Dobra, cofniemy się grzecznie. Ociupinkę się podleczymy. Następnie konika damy tu, żeby za rzeki nie atakować. Ustawimy się tak ładnie wokół. Bo on te bonusy daje.
Zielimy tym. Czemu to jest takie mocne? No niestety, nie no, muszę albo mieć korpusy, albo... Ej, a ja w tej grze mogę... Mogę od razu przezbroić trybusza do... artylerii, czy muszę mieć saletrę, żeby najpierw... przezbroić do bombardy? Orzesz w mordę jeża. Czy to przypadkiem tak nie działało? O kurde, mógłbym łatwo zabić gnoja. A, se strzelę go. W taki sposób. Czy tego na strzała? Nie. Dobra, to walimy w tego najpotężniejszego. Niech mi to zrobią. Technologia dróg. Wkrótce obrady. Obce miasto. Nie, to już dawno wiemy. Za 6 tur. Ty Jezu, się uda. Ale beka. Beka, koników takich to ile potrzebuje? Ze 4. WTF-ak zabi... Nie no, myślałem. Tak to trochę... O kurde, zabili mi. A to gnoje. I teraz trochę się zasmuciłem. Bo zmęczenie wojną będzie rosło. Prośba o pomoc. Weź gościu, wyluzuj. Poślady. Muszę uważać, kurde. To jest szalona gra, nie mogę sam wojen wypowiadać. Więc muszę trzymać to. No na razie jest dobrze, bo jest aż 5. Kupię tych arkebuzerów, pikinierów, to ich pogonie. Będą spierniczać aż miło. Ile będziesz jeszcze żył? 7 tur będzie żył. O tak. Nie. Muszę to coś podprowadzić w ogóle. Jakiegoś kusznika byłoby najlepiej. Ale właśnie przepadł. Tego gnojka trzeba zabić. Wiadomo. I jeszcze muszę mieć to, co czym się leczę, jak zabijam jednostkę. O, dobra. Dopadniemy gościa. Ej, czemu mój taki słaby? Jest poważnie ranny i przez rzekę chciał atakować, ale i tak jakoś nie wyglądało to zbyt obiecująco. Powiem szczerze. Nie no, tu się trzeba fortyfikować, pilnować tego. Ach, sobie awans weźmy. O tak, zbroja końska oczywiście. Tu się leczymy. Aha, bo to też wymaga saletry. Ale to do arkebuzerzy. Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. Arkebuzerzy, pikinierzy. Ulepszane do sekcji. Aha, z pikinierów. No dobra, no to będę miał. A nie, bo to ciężka piechota przecież, Boziu, bo nie mam tej konkę jak halabardę taką. To jest ciężka piechota, ale to będę kupował właśnie. Tych arkebuzerów, pikinierów. Więcej mi dawajcie, gnoje jedne. Niech mi ktoś sprzeda saletrę. Czy na tym świecie paskudnym nikt nie będzie miał saletry? Czy to są jakieś jaja? Czy ja tobą mogę się schować tutaj? Trochę niezbyt. Bym się skitrał chętnie. Jak się pozwolę zabić, to potem szybciej go będę miał z powrotem. Ale dobra, niech na razie będzie tak jak jest. Niech się dzieje wola nieba. Patrzcie, jakie to są góry. Przecież tędy nie da się przejść. To jest miasto. Tędy, tędy się da. Nie no, jak przechodzi Mongoł? Tędy musi przechodzić. A to też nie powiem. Ciekawe. Ciekawe. Ty no co się uwziął? No ty w ogóle przez rzekę mnie atakuje. No nie mówcie, że jeszcze mi tu krzywdę zrobi. No jak jeden. To jest ciężka piechota. No i uciekł taki skubany. Ranny. To jest słabe. Najlepiej by było gnojka dobić.
Kusznikami zabili. Atak na miasto jest najpierw. Mury też by się przydały. Dobra, służ mi tutaj za plus 4. Także bieda. A ten? Ten mi tu chce krzywdę zrobić. Tak się. O, jejku, awans mamy. Nie no, trzeba wziąć awans, jak mamy. Czy mamy szansę to zabić? Jak mielibyśmy szansę to zabić. Kurczę, chyba mamy. To byśmy awansu nie rozdawali. Gorzej jak też przeżyje. No, masz szczęście. Łap serdaczko. Tylko, że ja ciągle szerzę te religie. A, widzicie, tu jest Porto. A, tu Evora. No, troszkę niebezpiecznie. Dobra, podejrzeliśmy, możemy się wycofać. Grzecznie. O, to jest trochę złe, niebezpieczne. Co mi się nie wyświetla? Dobra, temu nie ufam. 32. No galancie. Nawet mi się podobało. Jezu, to już dawno jest. Już to klikałem, kurczę. O! Nie, zaraz. Nie no, to, aha, dobra. Nie no, z Olkiem się nie bije, o co chodzi? Ty, Aleksander, kawa. Że ja mam mu sprzedać kawę, jak tam nie widać kawy? Ja mam kawę? Nie no, ja mam kawę, pewnie mam przemysły kawowe. No ale dobra, nie wnikamy, bo to nie działa tak dobrze, jak powinno działać. Uniwerki się robią, przyspieszonko wpadło. Fantastycznie. Uwzięliś na tego mojego rycerzyka. I ja niestety będę musiał go cofnąć, no. Chyba, że awans będzie teraz. Oj, chyba go nawet zabiją. Nie, 31. Ale gnoje. Ale gnoje. Straszne gnoje. O, poczekajmy. Nie zabijemy. A jak nie zabijemy, to możemy awans rozdać. To jest ważne. Ale w tym momencie idźmy w coś takiego. Jeszcze się skubany wyleczył. O, prawie. Jakbym nie rozdał, to bym może zabił. Ale tego mogę zabić. A potem mi go już poczęstuje i zginie. Dobra. Trudno. Tylko, że zmęczenie wojną, cholera jasna. Ciekawe, czy jest... Czy, szanowni państwo, jest zmęczenie wojną od tych bohaterów? A to jest ciekawe. Ty, Chinggis Khan, no to do niego to na pewno nie. Ta, i przeżył, ja pierdziule, co za dziadostwo. Kolejny taki na jednym punkcie mi ucieknie, no. Nie, nie ucieknie. A, dopadnę gnoja. Się zblokowali. Dobrze. Tylko, że mi przyszedł splądrować chyba. Ja tu murów ciągle nie mam i go nawet nie strzelę. Dobra, dawać mi to, będę kupował jednostki. Nie możesz tak po prostu aresztować członków gildii złodziei. Przecież zajęłoby nam to cały dzień. Przemysłowa może być fajna, ale na razie niczego jeszcze nie zmieniamy. Jest kolejna eureka. Dobrze, 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 dobrze. A już się kopci, czy jeszcze się nie kopci? To będzie bolało. Ale pójdziemy tą tegmą się z nim bawić. Kurczę, gdyby jakiś rycerz tędy szedł, to
raczej jechał, to lepiej też tutaj troszkę poprzestawiać. Dobrze, kto chce dostać w pierdziul? Ten chce dostać w pierdziul. On już dawno zasłużył na ten w pierdziul. To chyba dopadniemy potem, a nie, tego w ogóle nie dopadniemy. Nie, to tak zróbmy. No właśnie. Cztery żytka jeszcze, cztery turki. Dobra, czekamy cierpliwie. Ten ziomuś. Ja bym to tu najchętniej przetransportował. Już se rypał w to też. To by było piękne, ale tędy się przecisnąć, to wcale nie jest takie hop-siup. A jak tu się wystawię, to mnie ten zaatakuje i może mnie skrzywdzić. Musiałbym chyba tym przemknąć jakoś. Czyli musisz mnie osłaniać, wiesz? Dobra, się fortyfikuj, chociaż się nie umiesz fortyfikować. Oj, ty na razie sobie tutaj siedź, mój sympatyczny przyjacielu. A czemu ty mi się nie rozwijasz? W ogóle? A robmy dalej to. Kurczę, o jest, szanowni państwo, świetna wiadomość. Tutaj byśmy dali jakiegoś zioma. O, chociaż. To by było dobre. Plus 5 siły bojowej. To jest bardzo dobre. Choć przydałby się nowy gubernator do Rapanui. Ale to mamy... mamy czas wojen. I on się szybko nie skończy, więc dobra, zainwestujmy w tego. Dowódcę garnizonu. Plus 5 to jest w tej grze sporo. Mamy plus 4 z tych Teng. Tagmo, Boziu. Coś mi nie grało. Czyli to już plus 9, to już nie mało. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie, cho.